Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Górska i dzisiaj będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa to szkolenie w zakresie realizacji procedury niebieskie karty, przeciwdziałania przemocy domowej na podstawie nowej ustawy. Jeżeli po tym szkoleniu mielibyście, tak bezpośrednio po tym szkoleniu, tak do tygodnia, jeśli mielibyście jakieś pytania, to postaram się Państwu jak najszybciej na nie odpowiedzieć. Na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę? Dyrektor żłobka nie jest przedstawicielem oświaty, tak? Dyrektor żłobka nie jest przedstawicielem oświaty, intendentka nie jest przedstawicielem oświaty, bo są różne historie i różne sytuacje. Może Państwu już jakaś się tam zdarzyła. I tutaj przedstawicielem oświaty oczywiście może być dyrektor, czy nawet zastępca dyrektora szkoły, pedagog, nauczyciel, ale nie dyrektor żłobka i nie pracownicy żłobka, bo jeżeli mówimy o żłobku, to nie jest to w tym systemie oświaty, a takie sytuacje również miały miejsce. Czyli to tak dla Państwa wiadomości, gdyby to było Państwu potrzebne.